Ile razy już słyszałeś, że trzeba jeść często, a mało, 5 posiłków dziennie, racjonalne żywienie i albo intermittent fasting, jedz 2 posiłki dziennie i to w zupełności wystarczy. Gdzie to jest prawda? Co jest mitem? Jak to dobrać pod siebie? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Okiem trenera, sportowca, ale przede wszystkim dietetyka. Chodź, pokażę Ci. Easy. Czekaj, muszę zobaczyć. Osoby trenujące mają tutaj benefity. Dlaczego? Zwykła osoba jakby zjadła na przykład 5-6 posiłków, prawdopodobnie jej kaloryka byłaby tak mała w każdym posiłku, że no stop chodziłaby głodna. Lub w momencie, w którym ktoś ma problemy z insuliną, jedząc nieodpowiednią ilość posiłków, pogarszałby ten moment aż do cukrzycy. W momencie, w którym ja trenuję, oczywiście mówię tutaj o takim porządniejszym trenowaniu, w którym wysycamy komórki, już nie będę się zagłębiał, jak to dokładnie działa, ale chodzi mi o takie prawdziwe trenowanie, które jest dla nas dobre od strony układu insulinowego i glukozowego, w którym to działamy przeciw tej insulinooporności. I w związku z tym, kiedy ja właśnie ćwiczę, mogę sobie pozwolić na dużo większą dobrowolność, jeśli chodzi o posiłki, dlatego że nie muszę martwić się o to, że będę miał zachwiany cukier, albo że niektóre produkty, które są bardziej przetworzone, będą wpływać negatywnie na moją insulinę, na cały system związany z insuliną. W związku z tym ćwiczcie. Jeśli będziecie ćwiczyć, możecie pozwolić sobie po prostu na większą dowolność w rozporządzaniu posiłkami podczas dnia i na większą dowolność, jeśli chodzi o użycie produktów, dlatego że jesteście chronieni od strony gospodarki cukrowej i jesteście i macie dużo więcej kalorii do rozdysponowania, przez co nawet jak rozrzucicie to na 5 posiłków, nie są one tak małe. Reasumując, chodzi o to, że inaczej będzie odżywiał się sportowiec, inaczej taki typowy Kowalski czy Janusz teraz w Polsce, inaczej osoba na coś chora, na przykład na cukrzycę, a inaczej, nie wiem, ja, albo ktoś z problemami trawiennymi. O, więc jak dobrać to tak naprawdę pod siebie? Jak macie to rozróżnić, jak będziecie chcieli, czy macie jeść 3 czy 25 posiłków dziennie? I tutaj mamy kilka kwestii, które na to w największym stopniu wpłyną i omówmy je teraz po kolei. W ogóle słabo się przywitałem, czekajcie, no przecież muszę mieć coś tutaj, jakiś prezent, może tak. Proszę bardzo, tutaj dla Was kwiatek, chociaż to będzie musiał śmiesznie wyglądać, bo wiecie, za mną jest green screen, zielone i wycinam zielone, a to jest zielone i... W ogóle jest ciekaw, jak to będzie wyglądało, to był ogólnie kwiatek. Jedną z największych i najważniejszych kwestii, jaką musimy pamiętać przy dobieraniu ilości posiłków, jest bilans kaloryczny. To ile możemy jeść podczas dnia, ile powinniśmy, aby funkcjonować poprawnie od strony energetycznej, będzie najbardziej wpływało na to, w jaki sposób rozdysponujemy nasze posiłki podczas dnia. Dlatego że kulturysta, który jest na dopingu, przykładowo kulturysta, bo oni zazwyczaj jedzą najwięcej, czy strongman na dopingu, który je nawet po 7 i czasami 8 tysięcy kalorii dziennie, co jest niewyobrażalną sumą, jak on by to chciał upchnąć w 3 posiłki, to wylądowałby w szpitalu na czyszczeniu żołądka. Za to, jak mamy kobietę, która pracuje, ma tryb siedzący pracy, żadnego sportu i po prostu ma wolną przemianę materii, tak po prostu. Ona, jeśli będzie chciała zjeść 10 posiłków podczas dnia, albo nawet i te typowe 5, będzie masakrycznie głodna non-stop. Przez co będzie jadła pewnie więcej i będzie tyła. Więc pamiętajcie, stąd lekcja jest taka, że jak zjecie posiłek, macie być wystarczająco dobrze najedzeni. Nie przejedzeni, ani nie głodni. Najedzeni w sposób odpowiedni. Nie wiem, jakiego słowa innego użyć. Następną rzeczą są mikroelementy, ponieważ wspomnieliśmy o kaloriach, czyli makroelementach, bo z nich wynikają kalorie. Teraz mamy mikroelementy, mikroskładniki, które to są, wiadomo, witaminy, minerały i tak dalej, nie będę się w to zagłębiał. Tak czy inaczej, cała rzecz niezwiązana z energetyką, a związana, powiedzmy, plus minus z działaniem naszego organizmu. W związku z tym musimy tak rozłożyć posiłki, żeby po pierwsze uzupełnić wszystkie potrzebne nam mikroskładniki, co czasami w jednym posiłku jest ciężkie, kiedybyśmy jedli jedno albo dwa dziennie, wiem z doświadczenia,
ale jeżeli zgadza nam się już ilość mikroskładników, to jeszcze musimy pamiętać o tym, aby one nie kolidowały ze sobą. Przykładowo mamy tutaj magnez i żelazo, które no po prostu w jednym zestawieniu często kolidują ze sobą. Czy mamy tutaj mocne... No dobra, będę podawał to na przykładach. Mamy tutaj mocną herbatę, kawę, czyli garbniki, taniny i tak dalej. Niektóre zioła, które to sprawiają, że wszystkie mikroskładniki są dużo gorzej przyswajalne, więc nawet jeśli mamy, powiedzmy, na styk, wyrabiamy idealnie normę mikroskładników, ale popijamy to na przykład już jakimiś właśnie garnikami, taninami w dużej ilości, na przykład herbatą, w dużej, mocną herbatą czy mocną kawą, to już może się nie przyswoić. Mamy tutaj właśnie to zestawienie tego magnezu na przykład z żelazem i wiele, wiele innych rzeczy, więc pod tym względem też musimy brać to pod uwagę po prostu, ponieważ może być tak, że jemy naprawdę dużo, załóżmy, magnezu, a mamy jednocześnie niedobory magnezu. Między innymi z tej przyczyny może to wynikać. Kolejną rzeczą oczywiście jest nasz stan zdrowia, ale o tym już mówiłem tyle razy, więc tutaj odsyłam po prostu do lekarza czy do dietetyka. Bardzo ważnym elementem jest komfort trawienia. My musimy po prostu czuć się dobrze z tym naszym jedzeniem. Nie może być tak, że jemy w danym systemie, bo ktoś nam powiedział, że tak będzie na pewno ok, a jednocześnie mamy dolegliwości od strony układu pokarmowego. Gazy, biegunki, skurcze jelit, bo też tak może być. Tutaj na pewno odczują to osoby z jakimiś chorobami związanymi z jelitami, na przykład wrzodziejące zapalenie jelita grubego, które jest w fazie dość mocnej, ostrej. Tam to zdecydowanie, na przykład ilość błonnika i jej różnice są bardzo odczuwalne, tej ilości błonnika. Oczywiście najlepiej na przykład zjeść wtedy posiłek, kiedy poprzedni już będzie w końcowej fazie trawienia. I tutaj też warto wiedzieć o tym, że plus minus tempo trawienia u każdego jest względnie podobne. Oczywiście dość względnie, na pewno są jakieś skrajności. Tak czy inaczej, myślę, że mierzenie tego w perspektywie 6 godzin czasami nawet potrafi być miarodajne, więc to nie jest tak, czy nawet więcej, w niektórych przypadkach, w niektórych dużo mniej. Więc chodzi mi tu o to, że czasami zjedzenie czegoś 2 godziny czy 3, bo tak powiedział jakiś popularny fitness motywator, może być głupim pomysłem z racji tego, że my jeszcze nie strawiliśmy poprzedniego posiłku, co może dać nam dolegliwości od strony układu pokarmowego, o czym mówiłem, lub jeśli ktoś nam powie, żebyśmy jedli tylko jeden posiłek dziennie, tak zwany intermittent fasting, co oczywiście ma swoje zastosowanie, jak najbardziej, ale załóżmy, że my to stosujemy i może być tak, że wiecie, my strawimy bardzo szybko coś i dopiero chcemy zjeść następne za 24 godziny, może być problem z glikemią, z poziomem cukru, szczególnie u cukrzyków, no takie coś po prostu by się skończyło w szpitalu. Za chwilę lecę na trening i popijam sobie teraz kawę i takie mi naszło przemyślenie, że często jak pytam ludzi, ile posiłków jedzą dziennie i są ci, którzy mówią właśnie po 2-3, to często okazuje się, że między tymi posiłkami wpadają jeszcze jakieś przekąski typu a to baton, a to kawka właśnie z mlekiem, cukrem, czy jakieś inne rzeczy, jakieś przekąski ogólnie. I chcę wam tylko powiedzieć, że oczywiście intuicyjnie też ja tak kiedyś mówiłem, że nie zaliczyłem tego do posiłków, jednak w ujęciu dietetycznym to, że coś, co zjemy, ma już przynajmniej powiedzmy kilkadziesiąt kalorii w górę, tak mniej więcej, już wywiera wystarczający fizjologiczny wpływ na nasze ciało, żeby móc to zaliczyć do posiłków. W związku z tym, jeśli coś przegryzacie między posiłkami, jest to nadal posiłek. Więc trzeba o tym pomyśleć w kontekście zdrowia. Jeśli mamy ich jeść mniej, to musimy pamiętać, że to też na to wpływa. Lecimy dalej. Więc najważniejszą tutaj radą ode mnie jest po prostu idźcie do porządnego lekarza, który też zna się na dietetyce, bo to nie jest zawsze jedno i to samo, bo mi się zdarzyło uczyć lekarza, bardzo dobrego lekarza, o dietetyce, szczególnie w sporcie, bo po prostu mało się o tym znał, a ja po prostu no jestem dietetykiem, więc się w tym specjalizuję. Tak podsumuję, nie próbujcie mieścić się w jakichś wymyślonych ryzach przez jakichś szamanów internetowych czy innych, nawet z telewizji, bo tam jest mnóstwo również szamanów niestworzonych historii. Posiłki, nie wiem, 2 czy 5, takie popularne skrajności, nie muszą być całkowicie dobre w waszym przypadku. Mogą być, jak najbardziej, na redukcji 2 posiłki i mi się zdarzyło takie, nawet miałem czasami momenty, kiedy dni takie, kiedy jadłem tylko jeden i jak najbardziej nie wychodziło mi to na szkodę, ciężko powiedzieć, czy na zdrowie. To jest sprawa dyskusyjna, tak czy inaczej wszystko ma swoje zastosowanie i o tym pamiętajcie, bo to jest najważniejsze. Wszystko jest indywidualne i odpowiedzią po prostu jest tutaj, to zależy. Ale chcecie takiej konkretnej rady? Okej. Pilnujemy bilansu kalorycznego. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, sprawdźcie inne moje filmiki albo odezwijcie się po prostu o konsultację, współpracę i nauczę was tego wszystkiego. Sprawdzimy to. Ale pilnujemy bilansu kalorycznego. Dzięki temu pozwoli nam zachować normalną sylwetkę, taką jakbyśmy chcieli.
pilnujemy mikroskładników, czyli po prostu staramy się jeść jak najbardziej prozdrowotnie. Ciężko powiedzieć, co to dokładnie znaczy, bo to też jest indywidualna sprawa, ale jeśli zastosujecie się do takich popularnych wskazówek typu, nie wiem, pełnoziarniste rzeczy zamiast pszennych, mniej słodyczy, fast foodów, takie wiecie, no oczywiste oczywistości, to powinno być ok w większości przypadków. Trzecia rzecz, trzecia rada, komfort. Musicie mieć z tym komfort. Zauważam, że w Polsce mamy dwie niepokojące tendencje. Pierwszą z nich jest zbyt duże, nie chcę powiedzieć zaufanie, ale takie za mocne poleganie na lekarzach. I tutaj na przykład właśnie w kontekście tej ilości posiłków, czy ogólnie rzeczy około dietetycznych. Oczywiście jakieś podstawy wykształcenia dietetycznego, całkiem duże często, mają lekarze. Jednak specjalizując się w konkretnej rzeczy, to właśnie dietetyk jest osobą, do której powinno się udać z takim pytaniem, a nie do lekarza. No oczywiście mamy tutaj na przykład diabetologa i oczywiście diabetolog będzie się znał na diecie dla diabetyków i to jest no oczywiste. Jednak jeśli mielibyście pytanie właśnie, ile powinienem jeść posiłków, to jak pójdziecie do lekarza, wielu, i mówię to z doświadczenia, wielu nie wejdzie w to tak profesjonalnie jak dietetycy, dlatego nie jest to najlepszą opcją poleganie tylko na lekarzach. I też druga rzecz, która się trochę z tym wiąże, że mamy w Polsce tendencję do tego, żeby jako prawdę ogólną, bo wszyscy chcemy mieć taką jedną złotą zasadę, jedną złotą regułę, jak działać. Czyli dobra, nie tłumacz mi, co ja mam tam robić, tylko po prostu im powiedz. Ja chcę wejść na filmik i usłyszeć, ile mam jeść posiłków. No masz jeść 5, chyba że coś tam, to ewentualnie 4. Takie wiecie, bardzo proste zdanie. Koniec filmu, koniec porady, cześć i radź sobie. I ogólnie świat tak nie działa. Dlatego my dążąc do tego często musimy zakłamać dużą część rzeczywistości i polegając właśnie na tym, że albo lekarz mówił mi, że tak powinienem, często będziemy w błędzie, będziemy mieli złą receptę na życie, dlatego że zazwyczaj do lekarza udajemy się, kiedy jesteśmy chorzy, z jakąś dolegliwością i niestety dietetyka jest częścią medycyny, i niestety lubimy robić sobie założenia, kiedy jesteśmy zdrowi, z informacji, które mamy od kogoś niezdrowego. Rozumiecie, o co chodzi? Że lekarz zabronił mi na przykład nie jadać śniadań, ale nie wziął nie powiedział oczywiście dlaczego, nie wyjaśnił, że tu chodzi o wrzody żołądka na przykład. I osoba, która jest zdrowa, też myśli, że o, niejedzenie śniadań wyjdzie mi nie wyjdzie mi na zdrowie. A może wyjść na zdrowie, może jak najbardziej pomóc nam w życiu i jak najbardziej być zdrowe. Tylko że nie wzięliśmy tego pod uwagę, że to są zalecenia dla osób chorych. Tak samo jak dla cukrzyków, niektórych będzie zalecenie, że mamy jeść mniej, a rzadziej więcej posiłków. Stąd utarło się właśnie w Polsce, gdzie były problemy z i są nadal z chorobami układu krążeniowego, z cukrzycą i tak dalej, że jako prawdę ogólną przyjmujemy, że powinniśmy jeść rzadziej, a częściej. Co często jest bardzo złą decyzją i ona prowadzi właśnie na przykład do cukrzycy u wielu osób. Dlatego nie proponuję szukać jednej złotej zasady i na pewno nie ze świata medycyny, gdzie zazwyczaj są osoby chore, bo to, że weźmiesz dietę od osoby, która jest chora na cukrzycę, nie uchroni cię przed cukrzycą. Przeciwnie, możecie wtrącić w cukrzycę, bo te zależności, bo masz za mało informacji, za mało wiedzy, żeby tym operować. I teraz już wiesz, jak to wszystko dokładnie wygląda. Nie zagłębiałem się tu w jakieś wielkie szczegóły, ale myślę, że już powinieneś wiedzieć mniej więcej, czy powinnaś wiedzieć, co robić. Nie daj się oszukać, to nie jest tak, że jest tylko jeden schemat, jedna prawda. Wszystko jest indywidualne, ważne, żeby się edukować i wiedzieć, co jest najlepsze dla nas po prostu. Zapraszam Was oczywiście na moje social media, dlatego że one się trochę rozrastają, są coraz lepiej prowadzone. Poza może YouTube'em, który teraz troszeczkę rzadziej wychodzi, ale myślę, że lepiej jakościowo. Następnego materiału spodziewałbym się gdzieś w październiku dopiero, w pierwszej połowie, dlatego że teraz będą zawirowania ze studiami i zbudowaniem marki z moją pracą, dlatego że... ale zobaczycie, co Wam będę zdradzał. Już widzieliście dzisiaj nowe intro, nowe logo, możecie zobaczyć na kanale nowy baner, czy nowe profilowe. Do zobaczenia niedługo.